Zbieram niepokojące dane z korony słonecznej. Doszło do jakiejś dziwnej fluktuacji. Przyrządy pomiarowe wariują. Wygląda to tak, jakby słońce miało za chwilę zgasnąć. Skoro słońce ma zgasnąć za 5 minut, to widzowie mają jeszcze całe 13 minut, zanim zapadną całkowite ciemności. W końcu fotony światła niezakrzywione grawitacyjnie podróżują po linii prostej ze stałą prędkością, i zanim informacja o kolapsie na Słońcu dojdzie do Ziemi, to minie z 8 minut. W fizyce ruch, w którym ciało porusza się ze stałą wartością prędkości, nazywamy ruchem jednostajnym. Przykładem takiego ruchu z dobrym przybliżeniem może być jazda samochodem z włączonym tempomatem, ruch międzynarodowej stacji kosmicznej po orbicie wokół Ziemi, albo wspomniany promień świetlny docierający ze Słońca na Ziemię. Ruch jednostajny może być jedynie małym fragmentem, pewnym wycinkiem bardziej złożonego ruchu. Gdy wektor prędkości ciała w całym ruchu nie zmienia kierunku, to mówimy, że ciało porusza się po prostej, wzdłuż wektora prędkości. Łącząc ze sobą słowa jednostajne i prostoliniowy, uzyskamy pewien szczególny przypadek ruchu, nazywany ruchem jednostajnym prostoliniowym. Krytycy pewnie od razu stwierdzą, że takich ruchów w rzeczywistości nie ma. A ja się do nich dołączę i powiem więcej. W rzeczywistości nie występuje pewnie żaden z ruchów opisywanych w szkole średniej. Tym niemniej w wielu przypadkach występujące ruchy rzeczywiste da się bardzo często przybliżyć do ruchów poznawanych na lekcjach fizyki. Aby zbadać taki ruch, wykonam kilka doświadczeń. W pierwszym z nich jadę samochodem po w miarę prostym odcinku drogi. W tym momencie układ odniesienia związany jest z poruszającym się pojazdem. Włączam tempomat, czyli urządzenie utrzymujące stałą wartość prędkości pojazdu. Prędkość jazdy ustaliłem na 90 km na godzinę. Na liczniku przebiegu dziennego obserwuję wzrost wartości. To logiczne, że przemieszczając się, pokonywana droga rośnie. Obserwuję przy tym, że przy stałej prędkości, z jaką poruszam się, mijam słupki praktycznie w równych odstępach czasu. Można to udowodnić korzystając ze stopera. Słupki są od siebie równo odległe, a odległość między nimi to 100 metrów. Wniosek jest taki, że w ruchu jednostajnym w stałym przedziale czasu pokonuję jednakową drogę. Oznacza to dokładnie tyle, że w ruchu ze stałą prędkością 90 km na godzinę, co każde kolejne 4 sekundy ruchu, pojazd będzie przemieszczał się o kolejne 100 m. Pokażę wam, jak jeszcze to wygląda przy prędkości 180 km na godzinę i przy prędkości 270 km na godzinę. Wygląda strasznie. Szybkość, drogę i czas można wyrazić prostymi zależnościami, które właśnie przedstawiłem. Tak naprawdę to jest to jeden i ten sam wzór na szybkość średnią, o której opowiadałem w moim innym filmie. Zrobię kolejne doświadczenie. Mam tutaj prostoliniowy fragment torów i ciuchcieł. W celu opisu ruchu potrzebuję układu odniesienia, który będzie związany z podłożem. Naszkicuję też związany z tym układem odniesienia układ współrzędnych. Jego początek, do celów dydaktycznych, ustaliłem w innym miejscu niż położenie początkowe kolejki. Skalę na osi obranego układu współrzędnych określiłem wspomagając się skalą na taśmie krawieckiej rozciągniętej tuż za torami. Oś na tej skali podałem w calach. Ograniczam przy tym układ współrzędnych do jednowymiarowego. Inne osie w tym ruchu są zbędne. Początek układów współrzędnych umieściłem 10 cali na prawo od położenia początkowego kolejki. Włączam ciuchcię i obserwuję ruch. Nic szczególnego się nie dzieje: koła się toczą, a dym z komina nie leci, bo to kolejka elektryczna, jak Tesla. Po zatrzymaniu pociągu mogę przeanalizować ruch. Sporządzam tabelę, w której znajdzie się kilka rzeczy: czas ruchu, wartość wektora położenia w danej chwili czasu, wartość wektora przemieszczenia i pokonana droga. Na podstawie zebranych danych zauważam, że wartość przemieszczenia jest równa pokonanej drodze. Jest to pierwsza ważna do zapamiętania informacja cecha charakterystyczna ruchu prostoliniowego. Dla ruchu lokomotywy wykonam dwa wykresy. Wykres położenia od czasu i drogi od czasu. Dane do wykresu zgromadziłem w tabeli i teraz je wykorzystam. Nanoszę dane na wykresy w formie punktów pomiarowych. Tylko błagam Was, nie łączcie tych punktów jakąś linią łamaną od punktu do punktu. To nie jest poprawne. Aby zrobić właściwie, trzeba narysować prostą najlepszego dopasowania. O prostej najlepszego dopasowania mówiłem w filmie z karty u góry. Prostą najlepszego dopasowania w tym przypadku wykreśliłem analitycznie, korzystając z metody najmniejszych kwadratów z pomocą Excela. Funkcja na wykresie położenia od czasu musi przecinać pionowo oś w wartości minus -10, bo z tego położenia startował pociąg, a dla wykresu drogi od czasu na wartości 0, bo pociąg na początku ruchu nie pokonał żadnej drogi. Równania tych prostych dopasowania zapisałem na wykresach. Więcej o samych równaniach funkcji liniowej możecie dowiedzieć się w jeszcze innym filmie. Skupił się teraz na równaniu prostej z wykresu położenia od czasu. Równanie to opisuje funkcję liniową. Zresztą na wykresie mam funkcję liniową, więc inaczej być nie może. Jest to jedno z równań ruchu, zwane równaniem położenia ciała w czasie. Z takich równań będziecie korzystać na fizyce i w przypadku położenia ciała dla ruchu jednostajnego, wzór na położenie wygląda następująco: x to aktualne położenie ciała, v to jego prędkość, t to czas, natomiast x0 to położenie początkowe. Podany wzór odzwierciedla matematyczne równanie prostej i wystarczy jedynie przestawić liczby i literki w tym równaniu, by zobaczyć, że wartość stojąca przy czasie jest tak naprawdę wartością prędkości. Na podstawie wykresu stwierdzam też, że w tych samych przedziałach czasu pociąg ma w przybliżeniu taką samą wartość przemieszczenia. Zachowanie więc jest analogiczne do jazdy samochodem ze stałą prędkością, co potwierdza, że mamy do czynienia z ruchem jednostajnym ze stałą prędkością. Z funkcji dopasowania do punktów pomiarowych na wykresie drogi od czasu wyznaczam szybkość średnią ruchu pociągu. Jest to wartość liczbowa stojąca przy czasie w tym wzorze. Wygląda więc na to, że wartość prędkości średniej i szybkość średnia w tych dwóch równaniach są sobie równe. Jest to bardzo ważna informacja w przypadku ruchu jednostajnego prostoliniowego. Skoro jest to ruch ze stałą prędkością, to wartość prędkości chwilowej musi być zawsze równa wartości prędkości średniej. Na tej podstawie narysuję wykres prędkości od czasu dla naszej ciuchci na osi poziomej odkładam czas, a na pionowej prędkość. Skoro prędkość nie ulega zmianie w czasie, to wykres wygląda następująco. Dodam jeszcze, że licząc pole pod tym wykresem, otrzymamy drogę pokonaną przez ciało w pewnym wybranym przez nas czasie. No dobra, a co jeśli mamy dwie lewe ręce z informatyki, a mimo wszystko chcemy wartość prędkości wyznaczyć? Wykres możecie wykonać bez użycia Excela, szkicując prostą od linijki możliwie najbliżej punktów pomiarowych. Wtedy wystarczy narysować od linijki prostą dopasowania i stworzyć trójkąt prostokątny, z którego odczytamy jego dwie przyprostokątne. Dzielimy długość przyprostokątnej pionowej przez przyprostokątną poziomą i otrzymamy w miarę dokładną wartość prędkości średniej albo szybkości średniej, w zależności z którego wykresu skorzystamy. Nie ma to jednak w sumie znaczenia, bo w przypadku tego typu ruchu są one sobie równe. Posiadając wartość prędkości można naszkicować wykres prędkości od czasu. A tak właściwie, to ile wynosi przyspieszenie w takim ruchu? No jak to ile wynosi przyspieszenie? W tym ruchu przyspieszenia nie ma, w sensie wynosi ono zero. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że ruch jednostajny prostoliniowy to taki, w którym prędkość ciała nie ulega zmianie. Wartość prędkości średniej, szybkość średnia i wartość prędkości chwilowej są sobie równe. Ciało w takim ruchu przebywa w stałym przedziale czasu taki sam fragment drogi. Wykres położenia od czasu, drogi od czasu i prędkości od czasu opisują funkcje liniowe. Pole pod wykresem prędkości od czasu jest równe pokonanej drodze dla tego samego przedziału czasu. Równanie położenia ciała od czasu zapisujemy następującym wzorem. Tego typu ruch w rzeczywistości bardzo trudno spotkać, ale już wiele ruchów można opisać w ten sposób z dość dobrym przybliżeniem. Przykładem ruchu jednostajnie prostoliniowego jest każdy ruch ciała, które porusza się ze stałą prędkością. Dla przypomnienia, żadna z cech prędkości jako wielkości wektorowej nie może ulegać zmianie podczas takiego ruchu. Zachęcam do komentowania i udostępniania. Mam nadzieję, że dzięki tym filmom lepiej zrozumiecie zagadnienia poruszane na lekcjach fizyki w szkole średniej. Cześć. Ech, żadnego końca świata nie będzie. Nostradamus się mylił.